Wydawnictwo Skrzat przedstawia Dawid Ratajczak Jak wytresować kota? Diabły, nie koty. Czyta Tomasz Bednarek. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Trzeba przyznać, że dla kogoś nieznającego szczegółów całej sytuacji nie brzmiałoby to najlepiej. Wyciąć otwór w nowych drzwiach, zamontować tam przejście dla kota, a potem trzymać je cały czas zamknięte. Ale oni wiedzieli, co się dzieje, gdy cynamon może wyłazić na zewnątrz i woleli już utknąć z nieużywanymi drzwiczkami. A kto wie, co będzie w przyszłości? Może z biegiem lat kot nabierze ogłady i się uspokoi i wtedy będą go już mogli bez przeszkód wypuszczać? Wtedy drzwiczki będą jak znalazł. Dobrze jest mieć opcje. Wcześniej też mogą od czasu do czasu wyprowadzać go do ogrodu, ale najlepiej pod nadzorem, jak więźnia na spacerniak. Jeśli ktoś będzie cały czas za nim chodził, to nie powinien nic zmajstrować. Ostatecznie do stałego zablokowania drzwiczek przekonał panią Kasię artykuł w internecie. Szukała w ostatnim zrywie nadziei jakichś porad dla właścicieli będących w podobnej sytuacji i natrafiła na informację, że ponoć koty wychodzące żyją krócej od tych domowych. To przesądziło sprawę. Pan Mirosław rozważał jeszcze, czy to aby na pewno wygląda tak źle, ale bez większego przekonania, bo widmo wścieklizny wciąż nad nim wisiało. Drzwiczki zostały zamknięte, a cynamon wrócił do bycia kotem wyłącznie domowym. Z początku kręcił się trochę przy wyjściu, próbując rozgryźć nowy harmonogram otwierania, ale wkrótce przystosował się do nowej sytuacji i zapomniał o temacie. Co do jego zachowania, to niewiele się zmieniło i wrócił do swoich starych nawyków z ery przeddrzwiczkowej. Czyli tu coś zrzucił, tam coś obżarł, to znowu wlazł gdzieś, gdzie nie powinien. Tylko że teraz nie było to już dla nikogo takim problemem. Po prostu zwykłe rozrywki aktywnego zwierzaka, chleb powszedni właściciela kota, nic specjalnego. Nie narzekali. Nie mogli, bo mieli świadomość, że cynamon mógłby im zamiast tego przynieść żywego nietoperza.